odrobinę się spóźniłem, wszystkie piwa się już wyprzedały. Zostało kilka litrów piw do zaserwowania, więc nie będziemy jeść i pić, jeść. Oglądajcie. Siemanko, hopketki i hopheadzi. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, podpisaliśmy umowę na rozbudowę browaru, więc będzie więcej piwnego Splendoru, DDH i innych dobrych rzeczy. A ja dzisiaj ruszam na Białoruś, do Mińska, na festiwal piwa rzemieślniczego, poznać tamtejsze ekipy, scenę, co tam się dzieje. Miał być z tego wyjazdu vlog, ale zapomniałem kamery. Nagrywam teraz z telefonu i ruszam jeszcze znaleźć w kamerę GoPro z jakiejś wypożyczalni, żeby przygotować dobry materiał. Sprawnie udało się ogarnąć temat kamery. Chłopaki z firmy ProZone dali radę. W ciągu godziny przyjąłem sprzęt na Domanieckie i teraz ruszam dalej na lotnisko. Na Chopina po prostu do Mińska. Domanieska to też taka legendarna ulica dla polskiego craftu. To tutaj między biurowcami odbywała się pierwsza edycja warszawskiego festiwalu piwa. Kto był, ten wie, jak się craft w Polsce zaczynał. W czasie tego festiwalu Polska pierwszy raz pokonała Niemcy 2-0. Na stoisku Alebrowaru był jedyny telewizor i co strzelonego gola stawialiśmy wszystkim kolejkę Rowing Jacka. Więc łatwo namierzyć, kiedy ten festiwal się odbył. Mi jeszcze kanał na YouTube jest arabski, na całej Polska, wiesz. Jak je nazywa jeszcze raz? Ale? Udało się dotrzeć z zapasem czasowym na lotnisko. Teraz tylko nie pomylić samolotów i nie wylądować w Madrycie. No i wykrakałem, bo okazało się, że pomyliłem bramki. W momencie, kiedy podszedłem do boardingu, okazało się, że mam bilet na samolot, który odleciał 20 minut wcześniej z innej bramki. Zdarza się, więc mam przymusowy layover 24 godziny w Warszawie, które muszę jakoś zagospodarować. Szczęśliwie okazało się, że znajomy z kanału Ok My Fifi szykuje dzisiaj kolację i przygarnie mnie dzisiaj wieczorem. A poznaliśmy się w trakcie warszawskiego festiwalu piwa, kiedy kręcił swój materiał o wyzwaniach, które dostał od znajomych. Jednym z nich było uważanie piwa, więc możecie wyklikać ten film mojego na kanale. Trochę smutno opuszczać lotnisko. Się nawet samolotu nie powąchało. Jak co zrobić? I to spróbuję jeszcze raz. Ale od dobrej przygody na lotnisku zaczyna się każdy dobry, piwny trip. Więc miejmy nadzieję, że to złe, dobrego początku. Jedziemy pociągiem do centrum. Żeby nie wpadać w gości z pustymi rękoma, udało się kupić parę Rowing Jacków w Carrefourze. Jedziemy odwiedzić Filipa. Mamy Filipa piwo. Filip, opowiedz o tym projekcie i uciekam na samolot. To jest moje pierwsze piwo, które uważyłem. I to był projekt, który dostałem od mojego kumpla challenge na to, żeby zrobić swoje własne piwo. Nie miałem pomysłu, jak się za to zabrać, więc wybrałem się na warszawski festiwal piwa, to był 2016 rok. Ja na warszawskim festiwalu chodziliśmy z Tytusem właśnie, od którego dostałem ten challenge i szukaliśmy, co się waży, co się robi, co się pije, jak się projektuje etykiety, wszystko po kolei. I podszedł do mnie gość i spytał się o mikrofon, który miałem na kamerze. I zapytał się, co to za mikrofon. Zaczęliśmy gadać, okazało się, że koleś jest prezesem wielkiego browaru. To Michał oczywiście. No i tak, i to było moje, to była inspiracja, wynikała z festiwalu, a to był challenge, który zrobiłem. Więc to jest pierwsze piwo, takich buteleczek zrobiłem 60 i rozdałem swoim znajomym. Czyli uważajcie, kiedy dajcie znajomym wyzwania, bo później po 3 latach ktoś może przyjść przypadkiem i się prosić na nic. Pił się na chatę i... Ale nie pijemy, no nie odkryłem. To jest sentymentalna ostatnia butelka. Stoi na szafce w sypialni. Przypomina mi o dobrych czasach. No, pora uciekać. Spróbować jeszcze raz dolecieć do miejsca.
wylot do Mińska, podejście drugie. Tym razem na styk z czasem. Mam nadzieję. Nigdy się nie nauczę. Bramka 15N. Tym razem dobrze sprawdzone. Wydaje się, że zdążyłem. Na styk. 5 minut do boardingu. Trochę na raty, ale udało się w końcu dotrzeć do Mińska. Teraz łapię taksówkę i grzeję na teren festiwalu, bo festiwal kilku godzin już trwa. Przed wylotem zarezerwowałem transfer z lotniska do hotelu. To nasz najpewniejszy sposób, żeby przemieścić się do centrum. Poszło szybko, sprawnie. To jest mój kierowca. A ja jeszcze musiałem wykupić ubezpieczenie, które jest obowiązkowe na terenie Białorusi. Na miejscu nasze piwo polewają już chłopaki z White Crown, ekipy Maxa, który jest naszym dystrybutorem na Białorusi. I to już jest nasz drugi festiwal, kiedy tu jesteśmy. Wcześniej był jednak Kamil, ale to zawsze kierunek, który mnie bardzo pociągał. Piękna pogoda przywitała mnie w Mińsku. Teraz tylko poszukać tego miejsca. Festiwalowego. Fajna dzielnica. Masa murali. Ma być sporo zaprzyjaźnionych ekip, które poznałem już na innych festiwalach. W Moskwie, w Estonii. Wszyscy mówili, że ten festiwal w Mińsku jest przede wszystkim fajny, bo są organizowane super ludzie, więc... Sprawdzimy to. Jest wejście na festiwal. Jest i Max, czyli nasz człowiek w Mińsku, na Białorusi. Nasz dystrybutor na wschodnie kierunki i on zorganizował nam udział w tym festiwalu. Chodźmy do środka. Hello. Let's go. Robi wrażenie, naprawdę. Our beer almost sold out. Yeah. Odrobinę się spóźniłem, wszystkie piwa się już wyprzedały. Zostało kilka litrów piw do zaserwowania, więc pewnie będziemy jeść i jeść. And everyone, people who see this channel, look, that's best beer and best what you see in Minsk, yeah? Minsk Craft Fest, yeah? Cheers! Ostatni. That will be inception. The same situation in two vlogs. Okay, very nice. And what is the name of your vlog? The name of the vlog. Verbalis. Verbalis. Verbalis, that means that you coming in somewhere in the very aggressive form. Oh, okay. Yeah. Verbalis. Na pewno. This is your first time in Minsk. Maybe no one about the festival, the organization, the situation. Then the beers you try here, something that you interest in. Yeah, that personally is my first time. I drove is the second time on this festival. Yesterday I missed my plane, so I come today a little bit late, and three of our beers are sold out. So very nice, congratulations. Yes, we sold out too. This guy is the sold out man. And how did you enjoy that? I enjoyed the festival, it was great. Yes, my first time in Minsk. I enjoyed the festival, the organization is very good, the beers. For me, the best festival is the festival where there is a lot of my friends. Yes. And new friends. And new friends, yes, very nice to meet you, my friend. Midnight Project z Mińska, jeden z 20 najlepszych projektów Midnight według Anta. Okazuje się, znamy się już od pierwszej edycji warszawskiego festiwalu piwa. A teraz właśnie w kuluarach kombinujemy, żeby uważać coś wspólnie razem. Tak wygląda backstage, czyli kulisy, kuluary mińskiego festiwalu. Tutaj są przybijane piątki, trochę zaplecza z piwem. A przede wszystkim można się napić piwa bez kolejki. Hello. Where are you from? From Poland. Oh. You drink our beers? Yes.
us, we are bar za uglom. Where is it, this bar? This is in Minsk. In Minsk? In Minsk. I, tomorrow I stay, I visit you. Traffic beer. Próba rozdajego bar. Tylko 3% alkoholu. I piwo, na który można przeżyć cały festiwal. Pięknie pochmielone, czyli to, co Hopheadzi lubią najbardziej. Będę często tutaj wracał dzisiaj. Na festiwalu jest też strefa muzyczna, więc zobaczmy, gdzie jest wiele, kilka koncertów dzisiaj i zobaczmy, jak tam szarpią chłopaki. Yo, yo, yo! Yeah. GoPro Black Edition. Original stuff, Minsk completion. Handmade. Тут Шива, Дурга, бэм, 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 хендмейд, подходим, покупаем. День добрый, Польска! Пейте пиво Алибровер! Нех живи, Польска! Sukces festiwalu chyba przerósł oczekiwania organizatorów. Większość piw już jest wyprzedany. Leją się jakieś ostatki. Fajny ten Mińsk. Dodaty z makaronu. Świetna sprawa. Smaczne? Pyszne, pyszne, ale trochę mało. Więc idziemy z Maxem. Jeszcze się najeść pizzą. Na noc najlepiej. Tuż obok festiwalu jest ponad świetna pizzeria, przetestujemy ją. Underdog. Zobaczymy, co tu za placki kręcą. Pizza nigdy nie jest zła, zawsze jest dobra. To nie była to najlepsza pizza w mojej życiu, ale dobrze dzisiaj zrobiła. Idziemy kończyć ten festiwal. Myślę, że znajdziemy kogoś, kto ma klucze do festiwalu i będziemy zamykać drzwi na koniec, więc żeby nie było pato streamu, wykończymy dzisiejszy dzień w tym miejscu. My jesteśmy spragnieni, wy bądźcie spragnieni. Przed nami zajebisty wieczór.